Redakcja tygodnika Time uznała globalny ruch przeciw molestowaniu Meteo za swojego człowieka roku 2017. Jednak zdaniem większości Amerykanów tytuł należał się prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi. Skandal obyczajowy w USA zatacza coraz szersze kręgi. Już dawno wykroczył poza Hollywood, teraz dotarł do kongresu. John Connors z partii. Ruch Meteo uhonorowano za nagłaśnianie przypadków molestowania seksualnego, które nastąpiły po wybuchu afery obyczajowej w Hollywood. Okazało się, że problem dotyczy również najwyższych kręgów polityki. W ocenie znacznej części Amerykanów nagrodę powinien otrzymać prezydent Trump, którego styl zarządzania państwem przypomina ten, który stosował, gdy był prezesem i dyrektorem wykonawczym swojej prywatnej firmy The Trump Organization. Amerykanom zaimponowała szczególnie jego inicjatywa mająca na celu ograniczenie napływu imigrantów, również z krajów islamskich. Ograniczenie nielegalnej imigracji. Urząd Imigracyjny, Immigration and Customs Enforcement, aresztował ponad 143 tys. Nielegalnych imigrantów i deportował ponad 216 tys. Nielegalnych imigrantów, o 40% więcej niż w roku budżetowym 2016. Eksperci zwrócili uwagę, że prezydent dzięki mianowaniu konserwatysty Neila Gorsucha na sędziego SNI 12 rok nowych, więcej niż którykolwiek z jego poprzedników w pierwszym roku sprawowania rządów, sędziów federalnych sądów apelacyjnych zmienił oblicze sądownictwa federalnego.